Witam Was bardzo serdecznie, tutaj Kamil Majson, Escorte, z takim znaczkiem. Piszcie w komentarzach, czy to jest rzeczywiście holenderska firma i czy rzeczywiście poza prywatnymi nie ma już żadnego egzemplarza, a tu macie prawdopodobnie ostatni czynny egzemplarz takiego składaka w Europie. Jak nie na świecie. Piszcie w komentarzach. Czy macie może jakieś informacje dotyczące właśnie marki Escorte? I czy większość roweru tej firmy przeszła modernizację i została skasowana? Czy są poza moim tylko prywatne? Bo chcę się dowiedzieć. Tu macie napis Escorte. Tak wygląda ten rower z tyłu. I generalnie to jest mój sprzęt, który chcę wyeksploatować do końca, ale ja ten sprzęt prawdopodobnie tego składaka będę miał do końca maja, początek czerwca raczej. I potem co? Potem prawdopodobnie koniec eksploatacji. No i albo piszcie w komentarzach, czy mam go odmalować i może próbować do muzeum, czy może lepiej go wystawić już na podwórku, żeby stał i rdzewiał, albo w szopie, żeby siedział i rdzewiał. Fajnie ten rower, co? Zachęcam jeszcze raz do subskrybowania kanału, do nabijania wyświetleń oraz przede wszystkim do subskrybowania kanału. I jadę na pierwszą wieczorną jazdę próbną. Cześć.